Gromda 12. Osiedle lat 90. Już 3 marca. Kup pay-per-view na gromda.tv. Robert Złotkowski, tak tylko nawiążę, bo jakaś kontuzja też coś, tak? Miałeś jakąś operację, coś tak? Niby nie, trener... Nie, wczoraj byłem u dentysty i dlatego, ale bardzo długo siedziałem. Bardzo długo siedziałeś. Pozdrawiam moją panią doktor. Pozdrawiamy. Przyjechałeś tutaj do Liberca, dziś z Danielem Omielańczukiem oczywiście. Tak się zastanawiam, jak nastrój Daniela, bo oczywiście myśmy z nim rozmawiali, on swoje, ale trener widzi. To takie jest zawsze oko, które więcej wyłapie, tak sobie myślę, jak trener to widzi. No, zdecydowanie więcej wyłapuje, jak to Daniel. Spokojny, skoncentrowany, on przyjechał do pracy, wykonać swoje. Był bardzo zawiedziony, jak Pesta, Wiktor Pesta wypadł, także był zawiedziony, że nie było rywala, jakiś tam kolejny rywal. No wypadł w końcu na Michała Kitę. Szkoda, bo panowie się znają i będzie to walka polsko-polska i szkoda, bo razem trenują, razem sobie pomagali, bardzo się lubią, także, ale z drugiej strony Daniel bardzo się cieszy, jest wdzięczny Michałowi, że wziął tą walkę, bo jednak okres przygotowań do tej walki był dosyć długi i fajnie jest zawalczyć. No. Myślę właśnie, skoro wspomniałeś o tym okresie, który gdzieś tam był poświęcony na przygotowania, na ile te przygotowania, które były pod Pestę gdzieś tam tworzone, da się przełożyć według ciebie na Michała Kitę? Daniel jest doświadczonym zawodnikiem i wie jak wyjść i wie co ma zrobić. Tak jak powiedziałem, zarówno Daniel jak i Michał znają się wyśmienicie, bo tak naprawdę trenowali nieraz, sparowali nieraz. Czy może zaskoczyć jeden drugiego, tak się zastanawia? Ja myślę, że po prostu wyjdą i dadzą z siebie wszystko, zarówno jeden jak i drugi. Jeden z panów będzie chciał wyjść zwycięsko z tego oktagonu, jeden wyjdzie zwycięsko, no i co? I nadal będą kumplami, po prostu przyjadą, zrobią dobre show, dadzą dobre widowisko i tak jak powiedziałem, no, nacieszą oko kibiców. Byłeś zawodnikiem, teraz jesteś trenerem, podkreślamy to po raz kolejny, sam wiesz jak to jest, do walki z kolegą, do walki z kimś, kogo się zna, łatwiej się nastawić i trenerowi, czy łatwiej zawodnika gdzieś tam zmotywować odpowiednio, jak wiadomo, że będzie musiał rywalizować z kimś, kogo dobrze zna, kto jest jego kumplem. Z jednej strony piszemy się na to i wszyscy wiemy, że taki mamy zawód, taką mamy robotę i trzeba ją dobrze wykonać, a z drugiej strony walczyć z kolegą to chyba nikt nie lubi, bo jednak ta sympatia, zawsze sobie pomagamy, zawsze się wspieramy, a tu jednak musimy wyjść i walczyć ze sobą. Nie jest to fajne, no ale tak jak mówię, taki mamy zawód i tak jak mówię, po skończonej akcji, po skończonej walce nadal są kumplami, nadal się kumplują i nadal będą sobie na pewno pomagać jeszcze przy kolejnych pojedynkach. Taki pojedynek troszkę wyszedł, jak wspomnieliśmy, przez przypadek, no bo miał być kto inny zupełnie rywalem Daniela. Taki trochę wyszedł pojedynek dwóch panów, którzy gdzieś tam, no, można powiedzieć, tworzyli tą historię MMA i sportu walki w Polsce, którzy gdzieś tam budowali to od wielu, wielu lat. No właśnie, taka stara, dobra szkoła chyba tutaj, to zobaczymy w klatce. Stara, dobra szkoła i tak myślę, że kibice czekali na taki pojedynek w tej kategorii wagowej, bo zarówno Michał jest po przegranej walce, Daniel jest po walce kontrowersyjnej, także myślę, że kibice, jak zarówno włodarze KSW chcieli zobaczyć tą konfrontację dwóch tych zawodników. Gdzieś tam, jak nie było zawodnika, to wiedzieliśmy o tym, że może dojść do takiego pojedynku, ponieważ Michał Kita, on zawsze jest gotowy i zawsze podejmuje wyzwania, także wiedzieliśmy, że jeśli nie ma tego zastępstwa, to gdzieś tak czy inaczej w pewnym momencie może paść na Michała Kitę. No i tak się stało, tak pan. O tym też mówiłeś, dwaj zawodnicy, którzy wychodzą po to po prostu, żeby się tłuc w tej klatce, dwaj bezkompromisowi wojownicy. Tak jak patrzysz na styl jednego, drugiego, to no właśnie, jak ty ten styl odbierasz? Nie no, po prostu wyjdą panowie i dadzą show, kurczę. No, będzie naprawdę ciężkie grzmoty, bo myślę, że zarówno jeden, jak i drugi nie będzie kalkulował, także możemy oczekiwać dobrej bitki. Kontuzji żadnych u Daniela nie było, bo wiadomo, że tam się, no ja nie chcę powiedzieć, że w tym wieku, ale już po takich przejściach, po tylu walkach, to się przytrafiają różne urazy. Ja myślę, że podobnie jak ja, takie zawodnicy już są w tym wieku, że odczuwamy trudy tego zawodu i trudy tej konkurencji, jaką jest MMA, czy to sporty walki, także myślę, że zarówno jak jeden, jak i drugi coś tam ma, ale o tym nie mówią, bo to jest po prostu chleb codzienny i proza życia codziennego w takim sporcie, także po prostu zamiatają to pod dywan, robią swoje, jadą dalej.
Skoro już nawiązałeś do tego i powiedziałeś, że moi panowie są kolegami, to chyba nie będzie nie na miejscu pytanie, które teraz ci zadam. Jesteś trenerem Daniela, pracujesz z nim. Michał nie ma tak naprawdę trenera. Michał zawsze był takim troszeczkę samotnym wilkiem, jeśli chodzi o te MMA. Zawsze uważał, że on sobie najlepiej sam dobierze i obciążenia, i sposób trenowania. Zapytany przeze mnie przy okazji chyba jednej z ostatnich walk, odpowiedział, a kogo ja miałbym wziąć na tego trenera? Kto wie więcej ode mnie? Jak ty się, na to się zapatrujesz? Jak ty uważasz? Jak ty to postrzegasz? Ja myślę, że w pewnym wieku każdy też potrzebuje tej motywacji. Ja też jestem trenerem, zjadłem zęby na sporcie od 13 roku życia trenuję, a z drugiej strony też czasami potrzebuję tego kopa, przysłowiowego kopa w tyłek, żeby się ruszyć na treningu, żeby coś jeszcze zrobić mocniej, wyjść poza granice swoich możliwości, czy poza strefy swojego komfortu, jaki jest na treningu. Także myślę, że poza tym sam siebie tak nie skoryguje, jak ktoś z boku innym okiem. Także ja myślę, że zawsze jest potrzebny ktoś, kto zmotywuje, poprawi i pomoże, choćby tą wodę w narożniku podajesz. Czyli co, myślisz, że możemy Michałowi jako znajomi powiedzieć, żeby jednak poszukał sobie kogoś, ewentualnie spróbował z kimś współpracować? Myślę, że na pewno z kimś przyjedzie, z kimś... To na pewno, tylko że... Ktoś go musi rozgrzać, kto... Nie wiem. Ja mówię bardziej o tym, kto tam gdzieś układa mu to, te plany, wiesz o co chodzi, taki bardziej jest... Nie jest to oceniać, każdy jest kowalem swojego losu, Daniel ma fajny narożnik, fajny team. Ja myślę, że też bym był takim zawodnikiem, byłem takim zawodnikiem, że potrzebował tego teamu, potrzebował tego wsparcia, potrzebował tego trenera, tej głowy, która to nad wszystkim myśli. My wychodziliśmy i robiliśmy swoją pracę, czyli dawaliśmy dobre walki, a nie ktoś inny planuje treningi i nie ktoś inny rozpisuje. Bo tak jak mówię, często jest potrzebny ten przysłowiowy bodziec, który i kop w tyłek, żeby cię zmotywować do dalszej pracy i powiedzieć, czy jest dobrze, czy jest źle, na czym trzeba popracować. Mała dygresja. Widziałem, że ostatnio wstawiasz takie swoje jakieś wspomnienia, filmy z dawnych czasów, kiedy jeszcze sam walczyłeś. Ja nie mówię o naszym słynnym zdjęciu, bo to już jest inna historia, ale... Wspaniałe to zdjęcie. Wspaniałe zdjęcie, rękawice wiąże Robertowi Złotkowskiemu, ale tak jak wracasz do tego, jak patrzysz na to co tam łezka się kręci wokół, lekka taka sentyment gdzieś? Zdecydowanie, bo wiesz, to jest na tej zasadzie, że moje serce by chciało, ciało już może niekoniecznie, głowa... Też widzi dużo, ale ciało już tak nie reaguje jak kiedyś. Jednak mam swoje lata i tak się, z jednej strony się cieszę, że te dwie walki za wcześnie skończyłem niż dwie walki za późno. Także chociaż tak jak mówię, serce by bardzo chciało i tak za każdym razem jak widzę tych chłopaków, którzy się ruszają na sali, mówię, ja bym wam pokazał. No, ale spróbuj! Ale już wiem, że ciało jednak, ja widzę, ale już tak nie reaguje, jakbym chciał zareagować. Chociaż jeszcze czasami nosa. A co w MMA byś też ewentualnie spróbował? Tak teraz patrzysz na to, piłki bokserów teraz zobacz, do MMA znowu trafiło, Jarek Wrzosek i będziemy mieli z Tomkiem Moznym, z Tomasem Moznym walkę, Tomek Sarara. Ja to się bardzo cieszę, tylko z drugiej strony bardzo żałuję, że jednak ci kickbokserzy, tak wspaniali kickbokserzy nie mają miejsca, gdzie pokazać swoje umiejętności, bo nie ma tych gal, że MMA jednak wyparło klasyczny boks, kickboxing i szkoda tej rywalizacji, bo jednak było wielu fanów, którzy uwielbiali oglądać kickboxing czy boks, a nie MMA. Także szkoda, ale z drugiej strony, jeśli nie ma gdzie się konfrontować, to niech przynajmniej ci panowie pokazują się i cieszą oko widzów w MMA. I niech tam nokautują, kopią, walczą. Wiadomo, że z tą płaszczyzną parterową jest troszeczkę różnie, bo tego w pewnym wieku tak szybko nie da rady się nauczyć, ale... Do odważnych świat należy. Do odważnych świat należy. Tak, ci, co nie ryzykują, szampana nie piją też tak. Z drugiej strony to są wojownicy z krwi i kości, także chcą się sprawdzić w każdej płaszczyźnie. Ja też swego czasu gdzieś tam próbowałem MMA, bo pierwsze walki gdzieś tam jakieś też pokazowe, coś starałem się zrobić, bo to jeszcze nie wiedzieli ludzie z czym się co je i tak dalej, także wychodził mi świata w kickboxingu, wychodził zapaśnik, pamiętam jakaś to była taka walka pokazowa z Robertem Kosteckim jeszcze i gdzieś tam się poprzerzucaliśmy, porobiliśmy troszeczkę bardziej dla zabawy niż dla fanu, niż dla samej walki. Wracając na moment jeszcze do tej walki Daniela i Michała, tutaj rozmawiałem dzisiaj z Wojsławem Rysiewskim, który stwierdził, że bardzo prawdopodobne jest, że dla tych dwóch doświadczonych panów, którzy no już mają dużo, dużo za sobą walki, pojedynków, może to być ostatnia walka w KSW i czy to też gdzieś tam siedzi w tyle głowy, chociażby u Daniela, czy jest taka presja i u was, że to może być jego ostatni pojedynek dla tej organizacji? Nie chciałem tego mówić, ale gdzieś tam po części to czułem, bo tak jak mówię, zarówno jeden pan, jak i drugi już mają swoje lata, no i w pewnym momencie trzeba przerzedzić te szeregi zawodników w KSW, no i odstrzelić jednego przysłowiowo, tego, który przegra. No, przykro będzie mi, jeśli to będzie mój zawodnik, nie oczekuję tego, bo tak jak mówię, no, Daniel jest dobrze przygotowany, niech wygra lepszy, no ale zobaczymy, jak to będzie. Walka wieczoru, Phil de Vries z Todem Duffym, jak ty tam widzisz ten pojedynek? Niektórzy mówią mismatch, w ogóle nie wiadomo po co to zestawienie, trochę bronił się też tutaj Wojsław Rysiewski, no że
również Daniel pokrzyżował szyki delikatnie, chociaż i tak potem kontuzja, różnie to się mogło ułożyć. Jak to oceniasz ten pojedynek? Słuchaj, no ja myślę, że Fritz DeVries wyciągnął wnioski z poprzedniego pojedynku, tam miał jakieś swoje perypetie życiowe i to jest całkiem inny DeVries, który walczył kiedyś, a walczy teraz. Myślę, że nadal będzie niepokonanym mistrzem KSW. Nawiążę w takim razie nie do KSW, tylko do tego, co wydarzyło się całkiem niedawno, Gala Strive, i tam akurat z Piotrem Strusem byłeś, przygotowywałeś się z nim, pomagałeś mu w przygotowaniach, jasna sprawa, wstawiłeś nawet post w związku z tą walką, że trzeba iść do przodu i zapomnieć o tym, co się nie udało, czy jakoś tak, mniej więcej, jeśli przekręciłem? Mniej więcej, bo to był, tak jak napisałem, słodko-gorzki smak. Słodko-gorzki smak. Piotr Strus, wiele się tutaj gdzieś mówiło, oczekiwano wiele, liczono na to, że Piotr wyjdzie z wielkim impetem, pokaże, że znów jest tym starym, dobrym Piotrem Strusem, może KSW znowu, a tymczasem okazało się, że jednak nie do końca mu się udało tutaj odbudować po tej ostatniej. No i właśnie, Jacku, może dlatego, że wszyscy oczekiwali i może to wszystko gdzieś tam przerosło, organizacja gali, 2 lata nieobecności w oktagonie. No okej, przeciwnik był 6 lat, no ale może to zniósł inaczej, może się lepiej przygotowywał. Piotr naprawdę był dobrze przygotowany, no coś nie zagrało. Czasami niedyspozycja dnia codziennego wpływa na to, że po prostu zawalczymy tak, a nie inaczej, a może po prostu go zaskoczył. Zrobiliśmy mały krok w tył. Ale tak jak mówię, no, trzeba się otrzepać z kurzu, poprawić koronę i zasuwać dalej, także walczymy. Piotrek jest głodny nadal, głodny walki, głodny sukcesu, wie, że coś nie zagrało, no i co, no ale trzeba się pozbierać, tak jak powiedziałem i lubić to. Taki jest sport. Kto nie ryzykuje, tak jak powiedziałeś, ten szampana nie pije. No, porażka jest wliczona w ten sport. Walczymy, wychodzi jeden zwycięsko, drugi przegrywa. No. Taka kolej rzeczy. No. Nie zawsze się wygrywa. Nie zawsze się wygrywa. Jan Bochowicz też bardzo dobrze to wie. Żeby z tego wyciągnąć wnioski i przełożyć na poprzednie walki. Jan Bochowicz. Jan Bochowicz też wyciąga wnioski właśnie. I... Słuchaj, Janek był po 3 porażkach, tak? Był bliski opuszczenia szeregów UFC, a nagle stał się mistrzem świata. Także... Jak go teraz dostrzegasz, teraz, w tym momencie, jak to widzisz? Jako dojrzałego zawodnika, już dojrzałego, kompletnego zawodnika. To, co go czeka, to jest zdecydowanie już gotowy na to, żeby podjąć te kolejne wyzwania? Co go czeka? Nadal nie wiemy, co go czeka, bo na razie jest... No więc właśnie, troszeczkę taka... Zbliża się do swoich urodzin, z tego, co wiemy, jak tam sprawdzacie swoje daty, no to niedługo ma urodziny Jan Bochowicz, także co, no, a po urodzinach czekamy, co się wydarzy, tak naprawdę czekamy na UFC. A ty co byś chciał, żeby się wydarzyło? No, jako trener. My chcemy odzyskać pas i myślę, że Janek chce tego samego. No wiadomo, że w najbliższej walce tego nie będzie, pewnie będzie znowu jakiś eliminator, także trzeba przejść eliminator, przejść kolejną przeszkodę i zawalczyć jeszcze raz o pas. To już na koniec, tak cię zapytam, to czego ty oczekujesz jutro, wracając do KSW po Danielu, czego oczekujesz po tym jego występie? O, nie ma go, teraz możesz już szczerze powiedzieć. Oczekuję dobrej walki, żeby panowie dali naprawdę dobrą walkę, no i co, no z serduchem jestem z Danielem, także bardzo bym chciał, żeby wygrał tą walkę, no ale co, niech dadzą dobrą walkę. Niech dadzą dobrą walkę tu w Libercu. W Libercu tak jest, 2 Polaków, którzy się biją na ziemi czeskiej. Mam nadzieję, że będą cieszyć oko kibiców i tu na trybunach i przed telewizorami. Także trzymajcie mocno kciuki za Daniela. Zawodnik, trener, kaskader, no nie wiem, co jeszcze mogę tutaj powiedzieć. Boże, nauczyciel wychowania fizycznego, aktor. Trochę było tych zawodów, tak. Robert Złotkowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.